Wir wollen aus dem Buch Rut lesen. Przeczytamy z księgi Rut. Lesen aus dem Buch Rut, das erste Kapitel. Pierwszy rozdział przeczytamy z księgi Rut. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efrajczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj Machlon i Kilion też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu synów swoich i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, bądź wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, ale przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to nie jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut moabitka, jej synowa, z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Und aus Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Z trzeciego rozdziału od 13 do 17 wiersza. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić. Kapitel 4. Przepraszam, czwarty rozdział od 13 do 17 wiersza.
Boaz pojął więc Rut za żonę, a gdy z nią obcowan, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką, a sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn, i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. Wir haben in dem Lied von dem Platz gesungen, wo wir Ruhe und Frieden finden. W pieśni śpiewaliśmy o tym miejscu, gdzie możemy znaleźć odpocznienie i pokój. Wir haben im Gebet davon gesprochen, dass wir diesen Platz genießen und dass wir uns darüber freuen. I w modlitwie również o tym mówiliśmy, że możemy korzystać z tego miejsca i cieszyć się, że tutaj jesteśmy zgromadzeni. Aber manchmal genießen wir diesen Frieden nicht. A jakże często my z tego właśnie nie korzystamy. Manchmal kommen wir hier hin und unsere Gedanken sind noch mit allen anderen Sachen beschäftigt. Czasami przychodzimy tutaj, a nasze myśli zajęte są wszystkimi innymi sprawami wokoło nas. Oder vielleicht haben wir auch Zeiten in unserem Leben, wo wir das ganz aus dem Auge verloren haben. Albo może też i mamy taki czas w swoim życiu, taki okres w życiu, że całkowicie tą sprawę sprzed oczu żeśmy stracili. Oder wir kennen jemanden und beten jeden Tag für jemanden, der uns am Herzen liegt, der diesen Weg gegangen ist. Albo właśnie znamy kogoś, który tego rodzaju drogą idzie i my modlimy się ciągle za nim. Ich dachte an die Geschichte von Naomi, als wir dieses Lied gesungen haben. I ja myślałem właśnie o tej historii Noemi, gdy śpiewaliśmy tą pieśń. Naomi hat diesen Platz aus dem Auge verloren. Właśnie Noemi to miejsce też straciła sprzed swojego wzroku. Noemi hat das Land Israel verlassen. Noemi opuściła ten kraj izraelski. Aber die Geschichte dieses Buches zeigt uns, Noemi ist zurückgekommen. Ale historia, jaką oglądamy w tej księdze, jest taka, że Noemi znalazła ten czas, w którym wróciła. Vielleicht können wir aus der Geschichte von Noemi lernen, wie wir wieder zurückkommen können. Może też i my możemy się z tej historii Noemi nauczyć, w jaki sposób i my mamy wrócić, aby zająć właściwe miejsce. Lesen im ersten Vers, dass Elimelech mit seiner Frau und seinen Kindern sich aufmacht nach Moab. W pierwszym wierszu czytaliśmy, że Elimelech wziął swoją żonę i swoich synów i wybrali się do kraju Moabskiego. Die Zeit, die dort in Israel war, die war unnormal. A czas, jaki w tym czasie panował w Izraelu, był nienormalny. Gott hatte Segen verheißen, hatte Brot verheißen. Bo Bóg dla Izraela obiecał błogosławieństwo i ciągłą obecność chleba. Und jetzt war Hungersnot im Land. A teraz nagle taka bieda powstała w tym kraju. Gott redete durch die Hungersnot zu Israel. I w ten sposób Bóg przemawiał przez tą biedę tego głodu do serc Izraela. Er hat im Gesetz gesagt, wenn ihr gehorcht, werdet ihr Segen haben. Bo on powiedział do nich przecież w zakonie: jeżeli będziecie mnie słuchali, będziecie odbierali błogosławieństwo. Aber wenn ihr von mir abweicht, dann wird Hungersnot kommen. Ale jeżeli wy odchylicie się ode mnie, pójdziecie własnymi drogami, wtedy ześlę na was głód. Wenn diese Hungersnot hier da war, dann war das ein Beweis dafür, dass die Wege Israels nicht in Ordnung waren. A więc jeżeli ten głód tam zapanował, to było dowodem na to, że drogi Izraela nie były dobre. Manchmal haben wir vielleicht auch Hungersnot in unserem Leben. Może też i my czasami doświadczamy swego rodzaju głodu w swoim życiu. Gott handelt nicht immer so, wie er in Israel gehandelt hat. Nie zawsze Bóg działa tak samo dokładnie, jak kiedyś działał z Izraelem. Aber wenn Hungersnot in deinem und meinem Leben da ist, ale jeżeli w twoim albo w moim życiu pojawi się swego rodzaju głód, dann sollten wir einfach innehalten und ihn darüber fragen. To powinniśmy się zatrzymać i zacząć go pytać, dlaczego.
Naomi macht sich mit ihrem Mann und ihren Kindern auf und geht nach Moab. I Noemi wybrała się ze swoim mężem i ze swoimi dziećmi do Moabu. Wir finden nicht, dass sie ihren Mann gewarnt hat. Nie czytamy nigdzie, aby ona w jakikolwiek sposób ostrzegała przed tym krokiem swojego męża. Wenn wir in Vers 21 lesen, voll bin ich gegangen. Gdy czytamy w 21 wierszu, bogata wyszłam, dann klingt das so, als ob sie ihren Mann dabei unterstützt hätte. To tutaj te słowa brzmią tak, jak gdyby ona też i w tych myślach wyjścia z Izraela wspierała swojego męża. Ihr Schwestern, wisst ihr, welche Verantwortung ihr für die Brüder habt? Czy wiecie, siostry, jaką odpowiedzialność wy ponosicie też i za swoich braci? Ihr könnt euren Mann ausbremsen und ihr könnt ihn auf dem falschen Weg begleiten. Możecie też i swoich mężów zatrzymać przed złą drogą, ale równocześnie możecie też i jemu towarzyszyć na złej drodze. Oder ihr könnt für ihn beten und ihn warnen, wenn er einen falschen Weg geht. A możecie również też i modlić się do Pana, aby dał siły, aby jego ostrzec przed tą złą drogą. Naomi geht mit. Widzimy, Noemi poszła z mężem. Sie kommen in Moab an. Dotarli do Moabu. Elimelech stirbt. Tam umarł Elimelech. Und wir lesen nicht, was in Naomi vorgegangen ist. I nic nie czytamy, co działo się w sercu Noemi. Dann heiraten ihre beiden Söhne. Potem czytamy, że ożenili się dwaj jej synowie. Wir wissen nicht, ob sie darüber traurig war. I nie wiemy też, czy ci synowie byli zasmuceni śmiercią swojego ojca, dass sie moabitische Frauen geheiratet haben. Ale również też, czy byli zasmuceni tym, że wzięli sobie za żony niewiasty z Moabu. Und dann sterben auch die beiden Söhne. A potem czytamy, że i tych dwóch synów pomarło. Und sie bleibt allein mit ihren Schwiegertöchtern zurück. I ona pozostała sama razem ze swoimi synowymi. Jeder Schlag, den Gott ihr versetzt hat, führt sie nicht zurück. I te poprzednie razy, jakie odbierała ze strony Boga, nie doprowadziły do tego, aby ją zaprowadzić z powrotem do kraju izraelskiego. Wann macht Naomi sich auf, um wieder nach Israel zurückzukehren? Kiedy dopiero Noemi się zebrała, aby wrócić do ludu izraelskiego? Wir lesen in Vers 6. Gott hat seinem Volk sich zugewandt, um ihnen Brot zu geben. Czytamy w szóstym wierszu, że to Bóg zwrócił się do swojego ludu i dał im chleb. Da stirbt ihr Mann. Umiera jej mąż. Da heiraten ihre Söhne ungläubige Frauen. I jej synowie pobierają się z niewierzącymi kobietami. Da sterben ihre beiden Söhne. Potem umierają ci dwaj synowie. Und sie bewegt sich nicht. I ona nie była tym poruszona, aby wrócić. Aber dann sagt Gott ihr, dass es in Israel Brot gibt und dann geht sie. Ale wtedy usłyszała głos od Boga, że w Izraelu Bóg dał chleb i wtedy dopiero się wybrała. Vielleicht haben wir alle auf dem Herzen Menschen, Verwandte, die weggegangen sind. Może i my mamy na sercu takich ludzi albo takich członków naszych rodzin, którzy odeszli spośród nas. Für die wir beten und für die wir ringen. I za nimi oczywiście się modlimy, a nawet bojujemy w modlitwach. Vielleicht betest du auch dafür, dass der Herr ihnen ein Stoppschild in den Weg setzt. Może ty modlisz się o to, aby Pan właśnie postawił taki znak stop na drodze ich życia. Gott kann das tun. Bóg jest w stanie to uczynić. Aber Gott kann auch einfach werben in Liebe. Ale Bóg może również też i werbować ich z powrotem poprzez miłość. Im Propheten Haggai sagt Gott zum Volk Israel. W proroku Ageuszu czytamy, że Bóg powiedział do swojego ludu izraelskiego: Ich hab dich mit Seilen der Liebe gezogen. Ja ciebie pociągałem powrozami miłości. Gott zieht hier Naomi wieder nach Israel zurück mit Seilen der Liebe. Tak, właśnie Bóg teraz pociągnął Noemi z powrotem do Izraela tymi powrozami miłości. Und dann macht Naomi sich auf. I wtedy Noemi zebrała się. Das ist sozusagen die erste geistliche Regung, die wir bei Naomi wiederfinden.
To jest pierwszy duch, pierwsza czynność duchowa w stosunku ze strony Noemi, o której my czytamy. Aber wenn sie sich jetzt aufmacht in den nächsten Versen, sehen wir, dass diese lange Zeit in Moab Spuren hinterlassen hat. Ale gdy ona w końcu się zebrała, to w następnych wierszach możemy przeczytać, jak straszne blizny pozostały w jej życiu na skutek pobytu tam w Moabie. Ihre beiden Schwiegertöchter gehen mit. Te dwie synowe razem z nią się wybrały w drogę. Und dann sagt sie in Vers 8 zu ihnen, geht, kehrt jede zum Haus ihrer Mutter. Ale ona zwróciła się do obu swoich synowych, mówiąc, idźcie, powróćcie, każda do domu swojej matki. Ósmy wiersz. Sie sagt, der Herr erweise Güte an euch. I dopowiedziała, a Pan niech wam okaże dobroć swoją. Wenn wir das vor Augen haben, da ist jemand, der kennt das Volk Israel. Gdy teraz to tak zauważymy, że jest ktoś, kto zna lud izraelski, der kennt den lebendigen Gott. I zna tego Boga żywego, der hat eine verzerrte Vorstellung von Gott. Verzerrte, was ist das? Eine andere, als sie Wirklichkeit ist. I ktoś ma takie niewłaściwe wyobrażenie o Bogu, nie widząc Boga takim, jakim w rzeczywistości jest. Und der sagt hier einem, der aus Moab kommt, Gott segne dich dort. I ktoś taki do drugiej osoby, która pochodzi z Moabu, zwraca teraz się ze słowami, niech Bóg ciebie błogosławi. Das ist erschreckend an dieser Stelle, wie weit Noemi abgewichen ist. To jest przerażające, jak daleko oddaliła się Noemi od Boga. Die fordert zwei, die nach Israel mitgehen wollen, auf, zurückzubleiben. Ona w stosunku do tych dwóch synowych, które też chciały razem z nią wrócić do Izraela, ona wzywa ich do tego, aby tego nie czyniły i pozostały. Und die sagt, Jehova, der Herr, segne euch in eurem Land Moab. I ona mówi te straszne słowa, Bóg, Jehowa, niech was pobłogosławi w waszym kraju. Wie soll das gehen? Jak to by było możliwe? Wenn wir Gott aus dem Auge verlieren. I tak też i my, jeżeli stracimy Boga sprzed naszych oczu, dann sind wir nicht mehr sicher, dass wir klare und gute Gedanken über Gott haben. To nigdy nie możemy być tego pewni, że będziemy mieli jasne, rozsądne myśli w stosunku do naszego Boga. Das, was Noemi hier sagt, ist erschreckend und traurig. Bo to, co tutaj Noemi powiedziała, jest przerażające i strasznie smutne. Und dann sagt sie in Vers 9, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet. I w dziewiątym wierszu dodaje, a Pan niech sprawi, aby każda z was znalazła odpocznienie. Wir haben im Gebet von dieser Ruhe gesprochen, die Gott schenken möchte hier an diesem Platz. Myśmy w modlitwie o tym słyszeli, że to Pan jest tym, który chce nam dać takie miejsce odpocznienia właśnie na tym miejscu, gdzie żeśmy się zgromadzili. Noemi sagt hier, geh in die Welt und dort wirst du Ruhe finden von Gott. A Noemi mówi do tych synowych, idź do tego świata, tam znajdź pokój. Das geht doch gar nicht. Przecież to jest w ogóle niemożliwe. Das Schöne ist, dass Orpa und Ruth bei ihr bleiben. Jakie piękne jest to, że Orpa i Ruth chciały pozostać z nią. Dann sagt sie in Vers 11, geht, kehrt zurück. I w 11 wierszu wzywa ich do tego, zawróćcie. Und sucht euch einen Mann in Moab. I poszukajcie sobie męża w Moabie. Wenn man die Geschichte von Moab sieht, dann ist das Problem und der Schwerpunkt in Moab. Gdy popatrzymy na historię Moabu, to właśnie stwierdzimy, że to jest właśnie najważniejsza rzecz, jaka działa się w Moabie. Verheiratet zu sein, Kinder zu bekommen, war das höchste für Moab. Być właśnie wydanym za mąż, urodzić dzieci, to było najważniejszą rzeczą w Moabie. Und hier legt sie das ihren beiden Schwiegertöchtern vor und sagt, das ist doch eine Sache, zurückzubleiben. I ona właśnie to przedstawia swoim dwóm synowym. To jest rzecz, którą ja wam teraz radzę uczynić. Und dann spricht sie davon, wie Gott es ihr bitter gemacht hat. A potem wspomina o tym, że Bóg napełnił ją gorzkością. Das, was ihr geschehen ist, erkennt sie als Handeln Gottes. Bo to, co ona przeżyła w swoim życiu, rzeczywiście ona teraz to uznała, że to było działanie ze strony Boga.
aber sie hat nur schlechte und harte Gedanken über Gott. Ale ona miała tylko w sercu złe myśli, twarde myśli w stosunku do osoby Boga. Sie sagt, die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. I powiedziała, że to ręka Pana zwróciła się przeciwko mnie. Wenn wir uns von Gott wegbewegen, haben wir falsche Gedanken über Gott. Tak też i my, jeżeli będziemy się oddalali od Boga, to i w sercu naszym będą błędne, niewłaściwe myśli co do osoby Boża. Dann denken wir anders, als sich in seinem Wort darstellt. I wtedy będziemy całkowicie inaczej o Nim myśleli, niż On siebie samego w swoim Słowie nam przedstawia. Sie sagt, die Hand des Herrn ist gegen mich. Ona mówi, ręka Pana jest przeciwko mnie. Wenn wir das, den Abschnitt aus Kapitel 4 gesehen haben, dann sehen wir, dass die Hand Gottes für sie war. A gdy spojrzymy na ten urywek, który przeczytaliśmy z czwartego rozdziału, to przecież możemy wyraźnie stwierdzić, że ręka Boża była właśnie skierowana dla jej dobra. Wäre sie je nach Israel zurückgekehrt? Bo gdyby ona wcześniej wróciła do Izraela, wenn ich ihr Mann gestorben wäre und ihre Söhne gestorben wären, wenn das nicht passiert wäre. Gdyby tak ona wcześniej wróciła i jej mąż i jej synowie by nie pomarli. Hiob sagt an einer Stelle, zum Heile ward mir bitteres Leid. Księga Joba zawiera takie słowa, dla mnie ku zbawieniu były te gorzkie cierpienia. Gott lässt auch in unserem Leben Leid und Probleme zu. Tak też i Bóg dopuszcza w naszym życiu cierpienie i problemy. Aber es ist seine Hand in Güte, die er uns zuweist. Ale jest to zawsze dłoń, która nas chce pouczyć wielkiej dobrotliwości. Noemi empfindet das in dieser Situation, dass Gott gegen sie ist. I w tej sytuacji Noemi odczuwa, że Bóg jest przeciwko niej. Aber wenn wir das Ende sehen, dann sehen wir, dass Gott für sie gehandelt hat. Ale przecież gdy spojrzymy na koniec tej historii opisanej w tej księdze, to możemy stwierdzić, że ręka Boża zawsze była skierowana dla jej dobra. Möchte Gott dir und mir Gedanken schenken, die ihm auch entsprechen. Oby Bóg tobie i mnie podarował takie myśli, które by były zgodne z myślą Bożą. Dass wir ihm nicht Vorwürfe machen. Abyśmy nigdy nie czynili Bogu zarzutów. Sondern dass wir fragen, Herr, was sind deine Gedanken? Ale abyśmy zawsze pytali, Panie, jakie są twoje myśli? Dann geht Orpa zurück. Wtedy czytamy, że Orpa jednak wróciła. Und Ruth bleibt bei ihr. A Ruth pozostała przy niej. Und Ruth sagt in Vers 16 und 17 dieses wunderbare Bekenntnis. A w 16, 17 wierszu czytamy te cudowne wyznanie z ust Ruth. Möchte nicht darauf eingehen, weil uns Noemi beschäftigt. Aber in Vers 16 sagt sie, dein Gott ist mein Gott. Ona tu w żaden sposób nie wchodzi na ten temat, czym akurat zajmowało się serce Noemi, tylko ona wyraziła to, co było w jej sercu, że twój lud jest moim ludem, a twój Bóg jest moim Bogiem. Noemis geistliches Leben ist schwach gewesen. Noemi w swoim duchowym życiu była bardzo słaba. Aber es hat doch etwas von dem Gott Israels gezeigt. Ale jednak coś z istoty Boga Izraelskiego okazywała. Ruth hat etwas von diesem lebendigen Gott wahrgenommen. I Ruth mogła właśnie od niej odebrać, poznać tego żywego Boga. Und das bewegt sie sich aufzumachen, um diesen Gott kennenzulernen. I to właśnie ją skłoniło do tego, aby wybrać się w drogę i poznać bliżej tego Boga. Wenn wir an solche denken, die weggegangen sind, gdy my pomyślimy o wszystkich takich, którzy odeszli, dann dürfen wir auch daran denken, dass Gott sagt, to musimy też i o tym zawsze pamiętać, że Bóg powiedział w jednym miejscu, dass er das Werk, das er in ihnen angefangen hat, auch zu Ende führen wird. Że On to dzieło, które rozpoczął w ich sercach, On doprowadzi do końca. Ruth klammert sich daran und Ruth geht mit nach Israel. I tego właśnie Ruth się uchwyciła i poszła z teściową do Izraela. Dann kommen sie beide nach Bethlehem. I czytamy, że obydwie dotarły do Betlejemu. Und dann sagt Noemi noch einmal, nennt mich nicht Noemi, nennt mich Mara, die Bittere.
I znowu Noemi tutaj mówi do mieszkańców Betlejemu: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napełnił mnie goryczą. Ale sie sagt schon in Vers 21, voll bin ich gegangen. I do tego dodaje w wierszu 21, pełna albo bogata wyszłam. Und leer hat mich der Herr zurückgeführt. A Pan zgotował mi powrót w niedostatku albo w stanie pustym, dosłownie z oryginału. So als ob sie eine Ahnung hätte, dass das eine ihr Weg war und hier Gott seine Hand im Spiel hat. Jak gdyby właśnie tutaj to uznała, że ona poszła swoją samowolną drogą, a Bóg ją poprowadził swoją ręką z powrotem. Dann sehen wir in Kapitel 2, dass Ruth sich aufmacht, um auf dem Feldstück von Boas zu sammeln. Znając tą księgę, wiemy, że w drugim rozdziale jest opisane, jak Ruth wybrała się na pola izraelskie, aby zbierać kłosy za żeńcami. Sie sammelt auf, sie isst am Nachmittag. Ona zbierała, ona posiliła się również tym zbożem popołudniową godziną. Und sie lässt übrig. I pozostało jej jeszcze z tego posiłku. Und bringt es abends mit nach Hause für ihre Schwiegermutter. I wieczorem przyniosła to do domu dla swojej teściowej. Und dann fragt Noemi in Kapitel 2, Vers 19, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? A w drugim rozdziale, w 19 wierszu, teściowa pyta ją: gdzie dzisiaj pracowałaś i gdzie dzisiaj zbierałaś kłosy? Albo dokładnie mówiąc, u kogo? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Niech będzie błogosławiony ten, który okazał ci swoją przychylność. Und dann teilt Ruth ihr mit, dass sie bei Boas gewesen ist. I wtedy Ruth opowiedziała jej, że ona pracowała na polach Boaza. Und dann sehen wir, dass der Glaube von Ruth fast explodiert. Der Glaube von Noemi fast explodiert. I wtedy nagle widzimy, że wiara Noemi prawie że eksplodowała, rozwinęła się błyskawicznie. Die, die vorher von Gott nur in Bitterkeit gesprochen hat. Ta osoba, która kiedyś tylko o Bogu mówiła, będąc całkowicie zgorzkniałą, die sagt in Vers 20, gesegnet sei von dem Herrn, sei er von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden. Ona teraz mówi w 20 wierszu tego drugiego rozdziału: niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Seht ihr den Unterschied zu dem, was sie vorher Ruth gefragt hat? Czy widzicie teraz tą różnicę, co ona na pytanie tej Ruth wcześniej odpowiedziała? Sie hatte Ruth gefragt, wo bist du gewesen? Ona wcześniej Ruth pytała, gdzie ty przebywałaś dzisiaj, albo u kogo? Und Ruth hatte geantwortet, ich bin nicht wo gewesen, sondern ich bin bei wem gewesen. A Ruth nie odpowiedziała, gdzie przebywała, tylko ona odpowiedziała, u kogo przebywała. Ruth war erfüllt von dieser Person, die sie dort kennengelernt hatte. Tak, ona była całkowicie zafascynowana tą osobą, którą tam na tych polach spotkała. Und dann nennt Ruth diesen Namen von Boas. I Ruth wymienia to imię Boas. Und dann sagt Noemi, gesegnet sei er von dem Herrn. I wtedy Noemi powiedziała, niech będzie błogosławiony przez Pana. Dieser Name Boas erweckt bei Noemi etwas, wo sie auf einmal merkt, dass Gott sie nicht verlassen hat. To imię Boas wzbudziło w Noemi uczucie tego, że rzeczywiście Bóg ją nie opuścił. Sie sagt, gesegnet sei, der dich beachtet hat. I on mówi, niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Und jetzt sagt sie, gesegnet sei er von dem Herrn. A również dodaje do tego, niech będzie błogosławiony przez Pana. Und dann spricht diese Frau, die in Bitterkeit zurückgekommen ist. I wtedy ta niewiasta, która w tak wielkim zgorzknieniu wróciła z powrotem, die eine alte Frau war, die schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Już w podeszłym wieku niewiasta, która w swoim życiu tak złe, trudne doświadczenia musiała nazbierać, die nur schweres erlebt hatte und alles zurücklassen musste. Która tylko trudne, ciężkie rzeczy przeżyła i wszystko musiała w swoim życiu zostawić, die erfährt, dass Ruth bei Boas gewesen ist. I gdy dowiaduje się o tym, że Ruth pracowała u Boaza, und auf einmal spricht sie von Güte Gottes. Nagle okazuje się, że ona zaczyna mówić o dobroci Bożej.
spricht sie davon, dass Gott Güte an den Lebenden erwiesen hat. Mówi o tym, że Bóg okazał dobroć swoją dla tych, którzy żyją. Und wer sind anders diese Lebenden als sie selbst? Wer sind anders diese Lebenden als sie selbst? Mhm. A któż to inny byłby tym żyjącym, jak nie właśnie ona sama? Man hat den Eindruck, dass Noomi hier eine Ahnung davon bekommt, dass das, was sie erlebt, Gottes Weg ist. I tutaj właśnie myślę, że tutaj Noemi rozpoznała to, że to jest Boża droga, którą on ją poprowadził. Dass Gott die Hände im Spiel hat und sie geführt hat. Że to Bóg swoją dłoń właśnie do tego przyłożył, aby ją prowadzić. Und dass sie nach Israel gebracht hat und Boas sozusagen dieser Retter ist, dem sie begegnet. I że ją przyprowadził z powrotem do Izraela, a mogła od razu spotkać osobę Boaza, który był dla niej tym ratownikiem, tym wykupicielem. Sind wir uns dessen bewusst, ob wir jung oder alt sind? A tak poza tym, czy młodsi, czy starsi, jesteśmy tego świadomi? Ob wir Bruder oder Schwester sind? Nieważne, czy jesteśmy braćmi, czy siostrami. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Że my mamy zawsze do czynienia z Bogiem żywym. Wir haben es mit einem Gott zu tun, mit dem wir auch heute noch Erfahrungen machen können. Że my możemy, że my mamy do czynienia z Bogiem, z którym możemy jeszcze dzisiaj wiele pozytywnych doświadczeń poczynić. Wir können die in der Schule machen und am Arbeitsplatz. I możemy doświadczać tego w szkole, jak i też w miejscu pracy. Und wir können die auch zu Hause machen. I możemy tego doświadczać również przebywając w domu. Dieser Gott kümmert sich um dich. Tak, ten Bóg troszczy się o ciebie. Dieser Gott sieht dein Leben. Ten Bóg widzi twoje życie. Und dieser Gott erweist auch noch heute Güte an den Lebenden. I tak, ten sam Bóg okazuje jeszcze w dzisiejszych dniach dobrotliwość swoją dla tych, którzy żyją. Vielleicht hast du schweres erlebt. Może ty przeżyłeś trudne rzeczy, ciężkie. Vielleicht sind Sackgassen in deinem Leben, wo du nicht weißt, wo du rauskommen kannst. Może znalazłeś się w takiej ślepej uliczce, z której nie wiesz, jak masz teraz wyjść. Aber der Herr möge dir dieses Bewusstsein schenken. Ale oby Pan darował tobie właśnie tej świadomości, dass er die Dinge in der Hand hält und auch weiterführt. Że on wszystkie rzeczy trzyma w swoich dłoniach i on dalej będzie prowadził ciebie. Ich finde diesen Satz, den Noomi hier sagt, einfach schön, weil er zeigt, dass da doch noch Glauben ist. O, jakże piękne jest to zdanie, które wypowiedziała Noemi, bo ono wypływa z jej wiary. Der mag fast verschüttet sein, aber der ist noch da. Der mag fast verschüttet sein. Ta wiara może być przysypana przez okoliczności życiowe, przytłumiona, ale okazuje się, że ona jeszcze jest. Aber wir sehen in den nächsten Versen, dass die lange Zeit der Abwesenheit doch Spuren hinterlassen hat in ihrem Leben. Ale w następnych wierszach też znowu możemy to oglądać, że ta długa nieobecność wśród ludu Bożego zostawiła na jej duszy głębokie rany. Boas hatte zu Ruth gesagt, Boas powiedział do Ruth, du sollst dich zu meinen Knechten halten. Trzymaj się moich sług. Boas hatte Ruth mit Güte und auch mit Nahrung überschüttet. Tak, Boaz obsypał tą Rut nie tylko dobrotliwością, ale również i tym pożywieniem. Und er wollte das Beste für Ruth. I on od początku starał się o to, co było najlepsze dla tej Rut. Und dann sehen wir, dass eine Noomi ihrer Tochter empfiehlt. I tak czytamy, że Noemi zaleca teraz swojej synowej, którą nazywa córką swoją. Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst. Dobrze, córko moja, jeżeli ty będziesz dalej chodziła za jego sługami. Von der Seite von Noomi war das durchaus logisch und verständlich. Ze strony Noemi było to rzeczywiście logiczne i zrozumiałe. Eine Witwe alleine bei den Knechten, das konnte gefährlich sein. Bo będąc wdową osamotnioną wśród takich pracowników, takich sług, mogło być to dla niej niebezpieczne. Die Zeit damals war auch gefährlich, das sehen wir an dem Satz, den Boas der Ruth sagt. A te czasy też były wtedy niebezpieczne, bo to możemy rozpoznać w tym zdaniu, które powiedział Boas do Ruth. Er sagt, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Feld.
aby tobie też nie przytrafiło się coś złego, gdybyś poszła na inne pola. Aber Boas hatte den Knechten Befehl gegeben. Ale Boas dał swoim sługom taki rozkaz. Und er wollte für Ruth das Beste und Ruth sollte bei den Knechten sein. Żeby właśnie te najlepsze rzeczy Ruth mogła odebrać, przebywając wśród jego sług. Und Naomi sagt, bleib bei den Mägden. A też i Noemi powiedziała do niej, pozostań z tymi sługami. Knechte waren die, die schnitten. Sługami byli ci, którzy byli żeńcami. Mägde waren die, die aufgelesen haben, die dahinter gingen. I sługami byli ci, którzy i zbierali to, co żeli żeńcy, aby zebrać ziar kłosy. Wie siehst du dich oder wie sehe ich mich? A teraz jak ty siebie widzisz i jak ja siebie widzę? Dass wir bei den Knechten sind, die Gott gegeben hat? Czy ty widzisz siebie wśród tych sług, których Bóg ustanowił? Oder bei den Mägden? Oder bei den Mägden? Albo czy widzisz siebie wśród tych sług, które są na tych pozostałych obcych polach? Wie oft bleiben wir hinter dem zurück, was Gott hinter dem zurück, was Gott für uns vorgesehen hat? Jakże często my nie nadążamy za tym, co Bóg dla nas przewidział i co do nas powiedział. Gott hat uns Segnungen gegeben im Epheserbrief. Bóg darował nam błogosławieństwa, o których czytamy w liście do Efezjan. Und wir wagen uns nicht damit zu beschäftigen. A my może nie odważamy się, aby tymi błogosławieństwami się zajmować. Wenn Boas das am nächsten Tag gesehen hat, dass Ruth bei den Mägden war. I gdy Boas widział, że Ruth w następnym dniu również też i przebywała wśród jego sług, aber da nicht vielleicht drüber traurig war? To czy ona była z tego powodu smutna? Wenn unser Herr sieht, dass wir uns mit diesen Dingen, die er uns zeigen möchte, nicht beschäftigen. A jeżeli Pan by widział, że my nie zajmujemy się tymi rzeczami, które Pan chciałby nam pokazać, meinst du da nicht, dass unser Herr auch traurig ist über dich und mich? To czy Pan nie byłby też i zasmucony tym, że my nie wykonujemy to, co On dla nas przewidział? Dann sehen wir in Kapitel 3, dass Naomi Ruth Frieden suchen und schaffen will. I w trzecim rozdziale czytamy o tym, że Noemi bardzo starała się o to, aby dla tej Ruth na resztę jej życia przygotować odpocznienie i pokój. Naomi ist in den letzten beiden Kapiteln eine ältere Gläubige, die im Glauben gefestigt ist. W tych ostatnich dwóch rozdziałach Noemi jest tutaj jako ta starsza, wierząca osoba, utwierdzona we wierze, która młodszym chce pomagać. Sie hatte einen langen Weg hinter sich, um dahin zu kommen. Ona miała długą drogę doświadczeń za sobą, aż do tego miejsca dotarła. Aber hier sehen wir, dass sie einer Ruth hilft, die Ruhe zu finden. I widzimy ją w tym rozdziale, że ona bardzo pomaga Ruth, aby Ruth znalazła też i odpocznienie w tym kraju i pokój. Kennen wir das heute noch, dass ältere Jüngeren helfen wollen? Czy my to znamy z naszego doświadczenia, że starsi wśród nas chcą młodszym pomagać? Oder dass jüngere bereit sind, sich von älteren helfen zu lassen? A czy my też i to widzimy, że młodsi okazują się chętnymi i pozytywnie na to nastawionymi, że starsi chcą tym młodszym pomagać? Wir jüngere sind doch oft nicht bereit, uns etwas von jemandem anders sagen zu lassen. Jakże często młodzież nie jest chętna na to, aby dać sobie powiedzieć coś ze strony starszych. Oder wenn ich einem Jüngeren was sage, finde ich die richtigen Worte dafür? A czy ja starszy, gdy mam coś do powiedzenia młodszym, czy ja znajduję te właściwe słowa? Gott hat euch hier mit jung und alt zusammengestellt und ich freue mich darüber. I Bóg przecież zestawił nas razem i młodszych i starszych i Bóg się z tego cieszy, że tak jest. Dann lasst euch uns gegenseitig helfen auf diesem Weg des Glaubens. I dlatego chciejmy sobie wzajemnie pomagać na naszej drodze wiary. Ruth kannte nichts von dieser Blutsverwandtschaft, von diesem Löser. Ruth nic nie wiedziała o właśnie tym powinowactwie i o prawie wykupiciela. Aber Naomi ist hier eine Gläubige, die sich in diesen Dingen auskennt. Ale Noemi była właśnie tego rodzaju wierzącą osobą, która bardzo dobrze się na tym znała. Und die Ruth weiterführen möchte. I ona chciała Ruth dalej w to wprowadzić.
würde gerne einen zusätzlichen Gedanken prophetisch hier noch einfügen. Chciałbym teraz dodać jedną myśl taką proroczą na ten temat. Das Buch Rut ist ja nicht nur ein geschichtliches Buch. Bo Księga Rut to nie tylko jest księgą historyczną, sondern wir haben hier auch eine prophetische Linie. Bo my możemy w tej księdze zobaczyć też i linię proroczą. In der prophetischen Linie ist Boas der kommende Messias. Bo w tej proroczej linii oglądamy Boaza jako tego nadchodzącego Mesjasza. Und Naomi ist die der alte Teil Israels, der keine Rechte mehr an dem Messias hat. A Noemi reprezentuje tutaj tego starego Izraela, który nie ma żadnych praw do tego Mesjasza. Und Ruth ist der Teil des Überrestes in Israel in der Zukunft. A Ruth jest właśnie tą częścią tej resztki Izraela, jaka powstanie w przyszłości, der in diese Verbindung zu dem Messias kommen wird. Ta resztka wierząca z Izraela, która kiedyś będzie połączona z nadchodzącym Mesjaszem. Die aber sozusagen die Erklärungen des Alten Testamentes brauchen, um das anzunehmen. Którzy właśnie też potrzebują wszystkich wyjaśnień płynących ze Starego Testamentu, aby wszystko to przyjęli. Weil sie das fast nicht glauben können, dass der Messias sich ihnen zuwendet. Bo oni prawie, że nie będą potrafili w to uwierzyć, że ten Mesjasz jednak przychylnie do nich się zwraca. Dann sind sozusagen in den Kapiteln 3 und 4 sowohl Naomi als auch Ruth ein Bild von dem Überrest von Israel. I tak w tym trzecim, czwartym rozdziale oglądamy zarówno Noemi, jak i Ruth jako te niewiasty, które są obrazem na tą przyszłą resztkę z Izraela. Wenn wir zu wieder zu unserem Kapitel zurückgehen, dann geht Ruth in dieser Nacht auf die Tenne zu Boas. Gdy wrócimy z powrotem teraz do tego trzeciego rozdziału, to widzimy tutaj, że ona, Ruth, udała się na klepisko, które miał Boas. Und dann sagt Ruth diese wunderbaren Worte in Kapitel 3, Vers 9, breite deine Flügel aus über deine Magd. I czytamy tam w tym trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu, te cudowne słowa, druga połowa, rozciągnij swój płaszcz, a w oryginale swoje skrzydła na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. Ist das nicht auch ein gutes Wort für uns? Czy to nie jest też i dobre słowo skierowane do nas? Wenn wir unserem Gott sagen, breite deine Flügel aus über mir, lass mich zur Ruhe kommen. Czy my też nie możemy powiedzieć do Boga, rozciągnij swoje skrzydła nade mną i doprowadź mnie do Twojego spokoju, odpocznienia. Ich möchte deinen Frieden genießen, wie wir das in dem Lied gesungen haben. Bo ja chcę korzystać z Twojego pokoju, tak jak myśmy to w tej początkowej pieśni śpiewali. Boas lädt ihr Getreide auf und sie geht nach Hause. I Boas tutaj przygotował zboże, załadował jej to w chustę i ona z tym mogła wrócić do swojego domu. Dann kommt sie zu ihrer Schwiegermutter und weiß nicht, wie es weitergeht. I ona przychodzi do swojej teściowej i opowiada jej o tym, jak to wszystko przebiegało, a teściowa o tym, jak będzie w przyszłości. Dann sagt Naomi: Bleib meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. 3, Vers 18. I w trzecim rozdziale, w 18 wierszu czytamy o tym, jak Noemi się do niej zwraca. Ruth, bądź spokojna, córko moja, a wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca, i to dziś jeszcze. Den gleichen Gott haben wir heute. Tego samego Boga my przecież posiadamy dzisiaj. Gott hat Verheißungen gegeben. Bóg darował nam obietnice. Und er steht zu den Verheißungen. I on zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Und er wird die Verheißungen erfüllen. I on wszystkie swoje obietnice spełni. Können wir uns ruhig zurücklegen und auf dieses Handeln Gottes warten? Czy teraz my, pełni spokoju, możemy rozeprzeć się wygodnie w naszym fotelu i powiedzieć, no to ja sobie poczekam na te obietnice Boże? Wir müssen in unserem natürlichen Leben Entscheidungen treffen, keine Frage. Naturalnie, my musimy w naszym życiu podjąć pewne decyzje. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Aber sie in dem Bewusstsein zu führen, dass es in der Hand des Herrn liegt. Ale zawsze to powinniśmy czynić w tej świadomości, że wszystko spoczywa w ręce Pana.
Das lässt uns einfach diesen Frieden auch praktisch genießen. I wtedy pozwoli nam Pan w praktyce skorzystać z tego jego pokoju. Dann haben wir in Kapitel 4, dass Boas den Heiratsantrag für Ruth macht. I w czwartym rozdziale właśnie oglądamy ten cały proces, gdy Boas, można by powiedzieć, oświadcza się Ruth, aby przyjąć ją za żonę. Und dann bekommt Ruth ein Kind. Następnie czytaliśmy o tym, że z Ruth narodziło się dziecię. Und dann sagen die Frauen zu Naomi, nicht zu Ruth. I wtedy te kobiety, które towarzyszyły przy tym porodzie, powiedziały do Noemi, nie powiedziały tego do Ruth. In Vers 14, gepriesen sei der Herr, der dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser. 14 wiersz trochę dalej. Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. Das, was dieser Geschichte hier zugrunde liegt, ist 5. Mose 25. To, co tutaj możemy oglądać, podstawą tego jest to, co czytamy. 5. Mose 25. To, co czytamy w 5. Księdze Mojżeszowej, 25. rozdziale. Da wird davon gesprochen, wenn einer stirbt und keine Nachkommen hat, was dann geschehen soll. Tam mowa jest o tym, że jeżeli ktoś z mężczyzn umiera bezdzietnie, to co ma się zdarzyć, aby ta niewiasta otrzymała dalej potomstwo? Und dann soll, wenn das Kind oder wenn ein Kind geboren wird, i wtedy, jeżeli narodzi się dzieciątko, soll an Stelle der verstorbenen Kinder eintreten. To wtedy to dzieciątko ma być uznawane jako dziecię tego, który zmarł. Der Sohn, der hier einer Ruth geboren wird, wird sozusagen als ein Sohn von Naomi betrachtet. I ten syn, który narodził się z Ruth, on tutaj w tym względzie jest dlatego nazywany synem Noemi. Deshalb heißt es in Vers 14 zu Naomi, dir wird es nicht an einem Löser fehlen. I dlatego jest napisane w 14 wierszu właśnie do Noemi, że to Pan nie pozostawił cię dziś bez wykupiciela. In der deutschen Übersetzung haben die Übersetzer hinzugefügt in der Anmerkung bezieht sich auf den Sohn Ruths. I niemieccy tłumacze tekstu biblijnego w tej niemieckiej Biblii dodali odnośnik, że to oczywiście dotyczy syna tej Ruth. Dann bekommt dieser Junge einen Namen. I wtedy ten chłopiec otrzymuje takie imię. Und den Namen geben ihm nicht Boas und auch nicht Ruth. I to imię nie nadają ani Boas, ani Ruth. Vers 17, die Nachbarinnen gaben ihm den Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Naomi geboren. I wtedy w 17 wierszu czytamy, a sąsiadki nadały mu imię. Wenn wir jetzt diese ganze Bandbreite von Kapitel 1 bis Kapitel 4 haben, i gdy teraz mamy przed swoimi oczami wszystkie te zdarzenia od pierwszego do trzeciego rozdziału, czwartego, przepraszam, dann ist Naomi in Kapitel 1 die sagt, ich habe keine Hoffnung mehr. To w pierwszym rozdziale oglądaliśmy Noemi jako taką, która nie miała w swoim sercu żadnej nadziei. Es ist alles schwarz. Wszystko jej wydawało się wymalowane w czarnych kolorach. Und hier am Ende des Buches. A tu pod koniec tej księgi, da hat sie auf einmal wieder nachkommen. Nagle czytamy, że ona otrzymuje potomstwo. Da hat sie sogar ein Nachkommen der Linie Davids ist. A w dodatku otrzymuje takiego potomka, który znalazł się w rodowodzie Dawida. Und damit in der Linie des Messias. A tym samym ten potomek znalazł się również w rodowodzie Mesjasza. Wie viel Segen hat sie erfahren, dass sie sich aufgemacht hat, um diesen Platz aufzusuchen? Jakże wiele błogosławieństwa ona odebrała tylko z tego powodu, że ona postanowiła wstać i wrócić na właściwe miejsce. Gott hat es mit dir und mit mir gut im Sinn. Tak też i Bóg ma zawsze dobre myśli z tobą i ze mną. Vielleicht mögen wir das an einer Stelle in unserem Leben nicht sehen. Może tak być, że my w pewnym momencie naszego życia tego w ogóle nie widzimy. Aber lasst uns das festhalten, dass Gott uns Ruhe schenken will. Ale trzymajmy się tego mocno, że Bóg chce nam właśnie dać takie miejsce odpocznienia. Er ist mit einer Naomi zum Ziel gekommen. I dopiero w tym momencie Bóg doszedł z tą Noemi do swojego celu. Wie schön wäre das, wenn unser Gott mit dir und mit mir auch zum Ziel kommt.
Jakie to będzie piękne, jeżeli nasz Bóg z tobą i ze mną też wszystko doprowadzi do swojego celu.